nareszcie do Laponii moja wodopodobizna pójdzie i mój szef się zorientuje, że ja naprawdę tutaj dotarłem, bo on zawsze mnie sprawdza. I dlatego przysłał tu swojego przedstawiciela, on tylko kubrak reniferowi zabrał, na czerwono się ubrał, żeby być do mnie podobny, ale jest. Wspaniale jest, dzieci! Tak! Ale za kiełbaskę, który jest troszkę mniej, postanowiliśmy, że nie każdy jakiegoś tam dybka wrzuci. Na rynku miasta. Ahoj, Kościerzyno! Ho, 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 ho! Witam was jak co roku na już tym razem szóstym motocyklowym zjeździe mikołajowym, czyli motocykle na Świętego Mikołaja. W tle piękna choinka, błyszczące, świecące, specjalnie wypucowane na ten dzień motocykle. No i oczywiście największa radość, jakie tu jest, to dzieci, mnóstwo dzieci na rynku z rodzicami, z dziadkami, z wujkami, z ciociami, którzy odwiedzili mnie i nie tylko, ale również Mikołajów na motocyklach, którzy zasponsorowali nagrody, zbierali pieniążki na szlachetny cel. No i również ja nie byłem dłużny, postarałem się, aby wszystkie dzieci były ufundowane słodką moją podobizną, również podobizną słodką mojej laski. Jak co roku, w tym roku wyjątkowo w Kościerzynie jest biało, czyli pogoda dostosowała się do warunków i do imprezy. Chciałbym przede wszystkim podziękować mieszkańcom Kościerzyny, że mnie tutaj zaprosili. Chciałbym pozdrowić wszystkie dzieci. Cieszę się, że są zdrowe, radosne, uśmiechnięte. No i chciałbym pozdrowić wszystkich tu obecnych, również naszego starego przyjaciela Henryka, który co roku uwiecznia mnie, nagrywa ze mną i zawsze coś tutaj możemy dla tego miasta i mieszkańców tego miasta zrobić. Więc będą i zaproszenia do kin, mówiliśmy o gastronomii, mówiliśmy o motorach, a teraz jeszcze właśnie o duchowości. Dzień dobry. Zaopatrzenie trzeba wszystko zrobić. Także, bo odchodzę. Ostrożnie, bo się wyleje. Tym razem w obecności gospodarza miasta, burmistrza Michała Majewskiego, który miał ten zaszczyt zaprosić dzisiaj na rynek mnie, Mikołajów, na motocyklach. Ale panie burmistrzu, okres świąteczny rozpoczął się już tydzień temu, niedzielą adwentową. Na zakończenie
Dzisiaj, a właściwie za dwa dni, obchodzimy Dzień Świętego Mikołaja. Za trzy tygodnie święta. Co miasto na ten okres, czyli od dzisiaj do świąt, a właściwie do Sylwestra, przygotowało dla swoich mieszkańców? Tak jak zostało już powiedziane, faktycznie tydzień temu rozpoczął się Adwent. Już mieszkańcy chodzą o 6:15 na roratę, oświetlają miasto. Ale z dodatkowych atrakcji, których nie było do tej pory, Mikołaje na motorach zawsze przyjeżdżali. Z 6 grudnia pod choinką dzieci z przedszkola się spotykają. Na sali Szopińskiego dzisiaj między innymi też dzieci pracowników Łubiany mają zajęcia. Odwiedzamy przedszkola, szkoły, przy okazji imprez mikołajkowych, gwiazdkowych, wigilijnych. Ale w tym roku dodatkowo jest budka pana Jarzębińskiego i grzane wino po zakupach dla dorosłych, a dla dzieci coś słodkiego. Od poniedziałku, wtorku także Muzeum Ziemi Kościerskiej wystawi się ze swoimi pamiątkami. Będziemy jeszcze próbować być może jeszcze dodatkową atrakcję dla najmłodszych, którzy przyjdą i zrobią w tych budkach zakupy od połowy tygodnia na rynku zorganizować. W tym roku dodatkowo będzie także i ulica Gdańska i Świętojańska obwieszona ozdobami świątecznymi, czego nie było dotychczas, a także będzie kula, wielka świetlna bombka, którą postawimy być może troszeczkę przy pomniku Wybickiego, a trochę na rynku. Tak. I rozumiem, jak tradycyjnie Sylwester zbliża pewno na dachu Urzędu Miasta, tradycyjnie czy w innym miejscu. Tradycyjne elementy, które były do tej pory, podtrzymujemy. Ja raczej starałem się powiedzieć to, co będzie dodatkowo, czego nie było do tej pory. Tak, czyli jeszcze nas dużo niespodzianek czeka, ale żeby to zostało jako niespodzianki, to po prostu staramy się o tym nie mówić. A przede wszystkim gorące serca i wszyscy sami będziemy tworzyli atmosferę świąt, wigilii. Tak jak staramy się teraz o Kornelka, wspieramy go. Tak myślę, że najważniejsze jest to, co sami będziemy chcieli robić, jak będziemy dbali, jaką stworzymy sami atmosferę. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym ze swojej strony dodać, że również Stowarzyszenie Kościerzyna Kielbe postanowiło wesprzeć akcję Kornelka, czyli próbujemy zebrać wszyscy wspólnie ten 1 800 000 na ratowanie nowotworu jego oka. A oprócz tego w dniu 9 grudnia w gminie Kościerzyna w Świetlicy nasi przyjaciele z Niemiec przyjadą z paczkami świątecznymi i niespodziankami dla najbardziej potrzebujących mieszkańców i Kościerzyny, gminy Kościerzyna i powiatu kościerskiego, gdzie będą rozdawane rzeczowe paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców i rodzin gminy, miasta i powiatu kościerskiego. Tak jest. Dziękuję bardzo. Brawo! Mikołaja mam u mnie w firmie. Przyjechały najdalsze szmatki. Jest ktoś taki. Brawa dla tych wspaniałych, zobaczyklowych Mikołajów! Do zobaczenia za rok!
pa, pa, cześć! Drugi jeszcze raz, Mikołajów, pa, pa!